Otwarcie Narodowego Centrum Kultury Filmowej zaplanowane jest na przełom 2019-2020 roku. Obecnie kończą się prace nad projektem i niebawem ruszą roboty budowlane. Realizowana jest koncepcja przygotowana przez NS Moon Studio. Wprowadzamy w przestrzeń budynków istniejących uniwersalny język filmu, tworząc przestrzenie trzech podstawowych wystaw stałych, przestrzeni komunikacyjnych z głównym foyer oraz przestrzenie edukacyjne zespół sal kinowych. Sercem Narodowego Centrum Kultury Filmowej będzie wystawa Kinopolonia, prezentująca historię kina na ziemiach polskich od pierwszych projekcji po czasy współczesne. Oryginalne rekwizyty, kostiumy, sprzęt techniczny, plakaty staną się częścią multimedialnej i narracyjnej ekspozycji, dostarczającej zwiedzającym mnóstwa intelektualnych i sensualnych doznań. To będzie miejsce, gdzie ludzie z całej Polski będą przyjeżdżać, żeby poznawać historię kina w najnowocześniejszy możliwy sposób. To jest tak naprawdę możliwe tylko dlatego, że mamy nie tylko bardzo dobry zespół, bardzo dobry zespół kuratorski, projektowy, mamy też przemyślane koncepcje ekspozycyjne, ale również dlatego, że mamy też zapewnione pieniądze, finansowanie przede wszystkim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Te 26 milionów, które pozyskaliśmy w zeszłym roku, pozwoli nam na to, żeby tutaj w Kino Polonia, w tej naszej wystawie pojawiły się najnowocześniejsze, najbardziej atrakcyjne dla zwiedzających formy ekspozycyjne. Wszystko po to, żeby jak najpiękniej przedstawić historię polskiego kina. Naszym tworzywem jest ekran filmowy, czyli tworzymy elementy na posadzkach, na ścianach, na sufitach, które mają przyjmować wszelkie projekcje, mają być ekranem filmowym, mają stanowić płaszczyznę dla informacji. Od samego początku widz, wchodząc na ekspozycję, rozpoczyna przygodę z początkami kina, kończąc na epoce PiS-u, czyli dzisiaj. Również jeżeli chodzi o elementy designu i uzupełniające tą przestrzeń, staramy się zrobić je w jak najbardziej neutralny sposób, aby to ekspozycje, kamery, urządzenia, plakaty i inne elementy stanowiły pierwsze tło i były bohaterami tutaj. One jakby muszą być wyraziste i zaznaczać się w tej ciemnej jakby przestrzeni, które będą lewitować, jakby znajdować się umieszczone jakby poza czasem. Ma to na pewno zapewnić zwiedzającym, którzy przyjadą, właśnie ten element przeżywania. Aby nie było to kolejne muzeum z eksponatami, tylko żeby osoby zwiedzające zapamiętały, uczestniczyły jako bohaterowie w filmie. Sami mogli poczuć się bohaterami, jak to było na przykład w latach 20. z Dymszą czy z Bodo, czy wejść w socrealizm, czy wkroczyć w świat dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. My chcemy nie tylko prowadzić zwiedzającego od jednej przestrzeni do drugiej, nie tylko wprowadzić ich w świat przedstawiony, nie tylko doprowadzić do sytuacji, w której oni wnikną w różnego rodzaju filmy, tak żeby je poczuć w różnymi wszystkimi możliwymi zmysłami, ale także chcemy w taki sposób przedstawić tę ścieżkę zwiedzającą, żeby jak najwięcej dostarczyć też informacji. Inspiracją dla projektantów wystawy były m.in. słowa Jerzego Żuławskiego. Pozwolę sobie zacytować, że proces poznania nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie możemy go utrwalić i przekazać.